Celem projektu było wyedukowanie lokalnej młodzieży z zakresu bezpiecznego poruszania się w internecie, przekazanie zasad, których należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko zaatakowania w sieci. Również założeniem było umożliwienie młodzieży refleksji nad tym, gdzie leży granica między wolnością słowa, a krytyką i pomówieniami, czyli edukacja w zakresie odpowiedzialnego posługiwania się mediami. Projekt oficjalnie ruszył 2 stycznia 2014 roku, choć przygotowania do niego trwały już od 2013 roku. Projekt podzielony został na 4 bloki. Spotkania wstępne i przygotowujące, szkolenie grupy inicjatywnej z zakresu wystąpień publicznych i bezpieczeństwa w internecie, docelowe interaktywne szkolenia z młodzieżą oraz bezpłatne konsultacje w siedzibie stowarzyszenia. W dniach od 21 do 23 lutego w hotelu Bonifacio pod Sochocinem odbyły się 2 szkolenia dla grupy inicjatywnej. Pierwsze z zakresu wystąpień publicznych poprowadziła pani Katarzyna Ornarowicz. Na warsztatach były poruszone takie kwestie jak komunikacja społeczna, techniki opanowania stresu, rozpoznawanie i reagowanie na mowę nienawiści. Członkowie grupy inicjatywnej dowiedzieli się, jak przełamać strach przed publicznością i jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Drugie szkolenie, na którym były poruszane zasady bezpiecznego poruszania się w sieci, poprowadził Arkadiusz Templowski. Grupa inicjatywna mocno zmotywowała się do pracy zespołowej, aby zgłębić się w dany temat. Pomimo początkowych problemów udało się zrealizować założenia szkoleniowe. Dodatkowo w trakcie warsztatów został opracowany harmonogram prac i spotkań przed docelowym happeningiem z dziećmi. Spotkania przygotowawcze grupy inicjatywnej w siedzibie Stowarzyszenia Amicus odbywały się kilka razy w miesiącu. Uczestnicy podzielili między sobą obowiązki. Na każdych kolejnych spotkaniach były podsumowywane etapy pracy oraz kontynuowanie dopracowywania warsztatów. Intensywność zajęć zwiększyła się w kwietniu i maju. Wtedy m.in. zostały wykonane i zrealizowane projekty plakatów, ulotek. Zostały również zakupione pamiątkowe gadżety, piłeczki antystresowe i długopisy z rysikiem. Przed warsztatem odwiedziliśmy z kamerą szkołę podstawową w Kucicach. Sprawdziliśmy wiedzę dzieci na temat takich pojęć jak haker, koń trojański, trolling, weboholizm, hejt czy cookies. Zmontowany materiał z tej wizyty został wykorzystany podczas interaktywnego happeningu z młodzieżą. 8 maja był najważniejszy dzień dla całego projektu. Tego dnia odbyło się interaktywne spotkanie z młodzieżą. Najpierw w szkole podstawowej w Kucicach, potem w zespole szkół w Dzierżążni. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyli podczas całego happeningu. Na ich twarzach malowało się zadowolenie, a zarazem zaciekawienie. Ewidentnie całe spotkanie przypadło im do gustu, szczególnie kiedy widziały na ekranie swoich kolegów odpowiadających na pytania. Osoby, które były wyjątkowo zaangażowane w spotkanie, zostawały nagradzane pamiątkowymi gadżetami i słodyczami. Widać było zróżnicowanie wśród wiedzy poszczególnych dzieci. Znajdowały się osoby, które miały bardzo znikomą wiedzę w całym temacie, a niektórzy wręcz zaskakiwali znajomością wszystkich pojęć. Na koniec działań zorganizowane zostały 4 darmowe konsultacje dla mieszkańców gminy Dzierżążnia, na których można było skorzystać z indywidualnych porad z zakresu bezpieczeństwa i nauki przez internet oraz doradztwa zawodowego czy dawaniu skutecznych ogłoszeń w sieci. Grupę inicjatywną tworzyli młodzi mieszkańcy gminy Dzierżążnia. Radek Kawecki, Ania Kamińska, Magda Matusiak, Sylwia Rejewska, Damian Pawłowski, Natalia Gzylewska, Marcin Kraśniewski, coach pani Elżbieta Dęby oraz koordynator projektu Kamil Przybyszewski. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu w ramach programu Młodzież w Działaniu.